Młodzieżowy ośrodek socjoterapii na Poniatowie był gospodarzem wielkanocnego spotkania, w którym wzięli udział goście z DPS-u dla dzieci w Siebodzicach. Witam Was wszystkich w imieniu wychowanków grona pedagogicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Witam Was gości. No, zapraszam się tutaj, żeby zjeść śniadanie wielkanocne. My jako dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu zorganizowaliśmy to przedwielkanocne śniadanie i zaprosiliśmy bardzo wielu gości ze szkół i z różnych okolic w Wałbrzychu. Wraz z wolontariuszami przedstawili oni w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa pięknie oprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przyjechaliśmy tutaj z Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach. Prowadzimy tam placówkę dla 60 wychowanków. Są to chłopcy niepełnosprawni, intelektualnie. Zostaliśmy tu zaproszeni do ośrodka socjoterapeutycznego na wspólne świętowanie Wielkanocy. Nasza grupa wolontariatu dla Was przy Domu Pomocy Społecznej Świebodzicach przedstawiła w Kościele Misterium Drogi Krzyżowej. Przedstawiali je wolontariusze i chłopcy. Pomysł ten zrodził się wtedy, gdy chcieliśmy stworzyć takie wspólne przedstawienia teatralne wspólnie z dziećmi i z młodzieżą ze środowiska. Wszystkie pomniki zostały już rozdane, więc przechodzimy do poczęstunku. Smacznego życzę. Przygotowanej przez samych wychowanków MOS-u stołówce szkolnej w przemiłej atmosferze wszyscy zasiedli do wielkanocnego śniadania. Życzenia gościom, wychowankom oraz pracownikom placówki złożyła dyrektor Gabriela Cynk-Kwiatkowska. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzę Wam wszystkiego tego, co od Boga pochodzi, aby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serce ponad przemijanie. Niech zatem radosna Alleluja będzie dla Was ostoją miłości i wiary. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudnych chwilach każdego dnia. Niech te święta sprawią, że wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem wskrzeszone zostaną wiara, nadzieja i miłość. Pragnę, abyście te życzenia zawieźli także do Waszych rodzin, do rodziców, opiekunów prawnych. No i życzę Wam wesołego Alleluja. Nie obyło się bez drobnych prezentów dla gości, które chłopcy wykonali własnoręcznie na zajęciach wychowawczych i terapeutycznych. Pomysł na imprezę zrodził się już od dawna, bo dwa razy do roku obchodzimy wielkie święta, święto wielkanocne, święto Bożego Narodzenia i w tych okresach chłopcy na zajęciach arteterapii, socjoterapii, zajęciach plastycznych wykonują różnego rodzaju ozdoby, dekoracje, które są później pokazywane w Urzędzie Miasta, w Starostwie Powiatowym, w kościołach wystawiamy swoje prace, a jednocześnie zostają one te prace także kupione przez naszą ludność lokalną. Także to jest właśnie pomysł się zrodził od samych chłopców. To oni chcieli jak gdyby pracować, tak, na zajęciach. Uroczystości przewodniczył ksiądz kanonik Kazimierz Kordek oraz ksiądz katecheta Grzegorz Fabiński, który na co dzień pracuje z chłopcami z wałbrzyskiego MOS-u. Taka chwila jak dzisiaj jest tutaj dla nas wszystkich radością, że możemy się spotkać wspólnie w naszym wspólnym gronie, aby już dzisiaj zacząć świętowanie zmartwychwstania Chrystusa, który przynosi w naszym życiu dużo nadziei, dużo takiego poparcia, ale także umocnienia w naszej wierze i naszej codzienności. W tej szkole zawsze jest dużo spraw, dużo problemów, dużo też pomysłów do tego, aby je realizować. Niekoniecznie także i dobre, które się podobają samemu Panu Bogu. Dlatego od Niego się uczymy tej miłości, życzliwości i czynienia dobra dla drugiego człowieka. I zawsze te święta Zmartwychwstania Pańskiego są dla nas taką motywacją, aby brać przykład właśnie z naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy spotykamy się wspólnie na takim zadaniu wielkanocnym, jest to czas, kiedy my możemy właśnie się zastanowić, jak ten czas płynął od ostatnich świąt, jak on wyglądał, jak zrobiliśmy postępy. Śniadanie posiłek generalnie jest zawsze taką okazją do wspólnego podzielenia się swoim życiem, radością i smutkami. Dobrze, kiedy właśnie możemy tutaj uczynić w tej szkole przed wyjazdem do rodzin, które czekają na nas wszystkich w domu. I tam możemy także w pełni przeżywać te święta. Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniej świątecznie przystrojony pokój.
Wyniki konkursu ogłoszono i rozdano nagrody, którymi były zamówione przez chłopców ciasto i ulubione słodycze. Zgodnie z waszym zamówieniem nagrodą jest ciasto dla mieszkańców tego pokoju. Gratuluję. Kto jeszcze mieszka? Wasza dwójka? Dobrze, to dzielicie się w czwóreczkę, bardzo proszę. O!